Halo, halo, cześć, witajcie. Witam jak co kolejny, drugi piątek miesiąca na turkusowych śniadaniach. Dzisiaj jak zwykle bardzo ciekawy gość, a o nim za chwilkę. Dopiero zaczynamy, także zaraz pewnie będą nowi ludzie dołączać, ale ja już powiem dla tych, którzy być może jeszcze raz nas widzą, o co chodzi z turkusowymi śniadaniami, o co w ogóle chodzi z turkusowymi organizacjami, dlaczego się tu spotykamy. No przede wszystkim turkusowe organizacje to takie organizacje, które mają tak zwane trzy filary. To znaczy pierwszy filar, nieważna kolejność, pierwszy to samoorganizacja i dzisiaj będziemy o tym mówić, właśnie będziemy mówić o konkretnych praktykach, konkretnych doświadczeniach człowieka z bardzo dużym właśnie doświadczeniem w biznesie i konkretnymi efektami. Drugi filar, czyli autentyczność, bycie prawdziwym, czyli bez żadnych gier korporacyjnych, bez żadnych masek, jesteśmy tacy sami w pracy, jak i w domu, po prostu jesteśmy autentyczni. I trzeci filar to jest po co robimy to, co robimy. Dosłownie to się nazywa ewolucyjny sens istnienia, ale w skrócie po co robimy to, co robimy. Czyli jeżeli na przykład jeździsz samochodem, to nie jeździsz od stacji benzynowej do stacji benzynowej, tylko tankujesz, kiedy potrzebujesz, no a po prostu masz auto i tankujesz po to, żeby załatwiać swoje sprawy. Tak samo w tych organizacjach pieniądze są, bo muszą być, żeby to wszystko działało, ale one nie są celem w samym sobie. No i jeszcze o naszej społeczności. Zaczęliśmy od 2017, to już chyba jest 6 lat w sumie, wow. To były bardzo kameralne spotkania, wtedy jeszcze to była kawiarnia, 5 osób przychodziło dosłownie na kawkę i rozmawialiśmy o tym. No a teraz to już jest społeczność ogólnopolska, to jest zdjęcie z naszej ogólnopolskiej konferencji, która wtedy się odbyła na żywo w Krakowie. Okej, to ja już w takim razie zapraszam naszego gościa, który jest współwłaścicielem i członkiem zarządu firmy Mentax, spółki akcyjnej. Ja już tutaj włączam Radka. Halo, halo, witaj Radku. Cześć, cześć. Cześć. No to co, to ja ci w sumie oddaję głos. Wow. O, w ogóle pytanie takie organizacyjne. Czy ja będę widział komentarze ludzi tutaj? Czy... Jak najbardziej, jak najbardziej. Jak tylko się pojawią, także śmiało zadawajcie komentarze, pytajcie. Jeżeli ktoś się chce połączyć wideo w tym momencie, to też będzie taka możliwość. Śmiało piszcie, że chcecie, to zrobimy tak. Mm-hmm. Ja to będę widział w po prawej stronie w komentarzach, tak? Czy tak, dokładnie. Będę widział. O, dobra. Słuchajcie, no dzisiaj na zaproszenie Łukasza chciałbym troszeczkę opowiedzieć o tym, jak wyglądają spotkania w turkusowych organizacjach, organizacjach samoorganizujących się, różne są nawet samozarządzające się i tak dalej. I może zacznijmy, o, cześć Renata, od takiego czegoś, co my też stosujemy w organizacjach, czyli tak zwany check-in. I to zrobię z wami, moi drodzy słuchacze, liczę na wasze komentarze. Najpierw opowiem, czym jest check-in. Check-in to jest taka przestrzeń, w której każdy z uczestników odpowiada na jakieś pytanie, na jakieś konkretne najczęściej pytanie, z jaką energią zaczynasz, jakimi emocjami, co się wydarzyło tobie dzisiaj ciekawego, po to, żeby zsynchronizować to, z jakimi emocjami zaczynamy. Możemy przyjść na spotkanie zdenerwowani, wkurzeni, bo coś się wydarzyło w domu i teraz ja wchodzę na spotkanie ze skwaszaną miną, pozostali uczestnicy mogą to odebrać, że to do nich, a tak naprawdę jestem zły, bo coś się nieprzyjemnego wydarzyło albo się nie wydarzyło. I żeby rozwiać te wątpliwości, to jest tak zwany check-in, żeby powiedzieć, słuchajcie, mam dzisiaj zły dzień, a samochód ochlapał moje spodnie, jak szedłem do pracy, wkurzony jestem, to nie jest na was, tylko po prostu na sytuację. No i takim dniem zaczynam. Albo ktoś ma radosny dzień i to jest po to. Dzięki temu pozbywamy się takich napięć, o Jezu, on się na mnie obraża. Na mnie zły, zapomniałem mu coś dać, pewnie to jest po to. Ta skwaszona mina to jest na to, dlatego że przyszedł na spotkanie i po prostu tu jest nuda. To jest się taka przestrzeń takiej jasności robi. Łukasz, jak będziesz miał jakieś pytania, to dawaj.
Tak, tak, śmiało. Ja myślę, że możesz powiedzieć po prostu o jakimś wydarzeniu, które się działo. Nie musisz tak syntetycznie bardzo. Oczywiście ważne, żebyśmy poznali tą strukturę, bo to jest istotne, ale może jakąś sytuację po prostu. No okej, no to zróbmy w ten sposób, że rozumiem, że część z Was jest na czacie facebookowym czy też innym i w komentarzach będziecie mogli pisać. Gdy jest więcej osób, to taki check-in robimy bardzo prostym pytaniem, typu jaka ulubiona twoja zupa i ludzie się wypowiadają, ale ja dzisiaj troszeczkę zacznę mocniej. Powiedzmy, jakie masz emocje teraz, jaką energią wchodzisz na spotkanie i dalej jeszcze Łukasz, pytanie do ciebie. No dobrze, to ja się nawet pojawię w takim razie, ale zanim odpowiem na to pytanie, to tak jeszcze bym pogłębił to, no bo co, jeżeli ja na przykład nie wiem o tym, że mam inne emocje jak zdenerwowanie i brak zdenerwowania, tak delikatnie to ujmę, to co, czy ja jestem wcześniej przygotowany, że na tego typu spotkaniach mówi się o emocjach, bo to na przykład u mnie w domu się na przykład nie mówiło, no, gdyby tak było, tak? No to co? No to możesz powiedzieć, Łukasz. Słuchajcie, nie wiem, co powiedzieć. Zazwyczaj rano mam spięte, napięte mięśnie i nie wiem, co powiedzieć. Czyli jestem wyspany, jest tak? Okay. Jeżeli nie jestem tak, w stanie... Tak, wyspałem się, nie wyspałem. Jestem najedzony, nie najedzony, zmęczony, widziałem słońce, zgrzało mi ciało. Wiesz, to jest też trudne samo w sobie, bo tam, gdzie się nie rozmawia o emocjach, to po prostu może być zwyczajnie trudne. To wymaga odwagi, to wymaga też bezpieczeństwa emocjonalnego, że o takich rzeczach można mówić. O, Celina, dzięki. U mnie piątkowy relaksik. I wiesz, tak naprawdę no to jest trudny obszar. To trwa 5 minut. W zasadach w check-inie są takie, że nie odnosimy się do innych wypowiedzi. Czyli na przykład ty, Łukasz, mówisz, a nie mam emocji, to druga osoba nie może powiedzieć, a ty, Łukasz, weź się skup, na pewno masz emocje. Nie, trzeba tylko o sobie powiedzieć i tylko resztę słuchać, nic więcej. I to trwa 5-10 minut. Więc Łukasz, z jakimi emocjami wchodzisz? Ja jestem szczególnie radosny. Ale jestem radosny na ogół. A dzisiaj jestem szczególnie radosny, bo spotykamy się tutaj. Mam nową koszulę. Bardzo fajnie mi się z tobą rozmawia, bo dawno się nie widzieliśmy i bardzo się cieszę z tego spotkania. Z tym przychodzę. Okej. Okay. Słuchajcie, do pozostałych też pytanie. To chcę, może napisać w komentarzu i jakie emocje masz w sobie, albo co się u niego dzieje. Renata, z którą się przywitałaś, Celina. Oczywiście będzie interakcja, jeżeli nas słuchacie. No cóż, no, do odważnych świat należy. Ale warto zaznaczyć, że są jeszcze w dużych proporcjach ludzi, którzy nie zawsze piszą i ludzie, którzy oglądają później, więc ci, którzy nas później oglądają, zapraszamy na żywo. O, zobacz, trudno się mówi o emocjach, tak, Cytana, zgadza się. No i słuchajcie, i tak to wygląda, że po prostu każdy na tyle ma przestrzeń i chęci, i możliwości, to mówi. A czasami można powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj nie chcę mówić. Tak, to jest, czy z obnażaniem? Można też tak, wiesz, to zależy jak to interpretuje, można być otwarty. Natomiast to jest takie mocne narzędzie do budowania zaufania w grupie, w zespole, do szacunku do siebie. Właśnie, że wiecie co, ja spotkałem się z czymś takim, że przy check-inie, jak zobaczyłem, że ktoś ma zły dzień, to wiedziałem, że na przykład do końca dnia no moje żarty nie zawsze będą mu wchodziły do tej osoby. Prawda? Mam taki szacunek do drugiej osoby, że no tego dnia gdzieś może nie wytrzymać. I to jest takie. I co lepsze, my te check-iny robimy na każdym spotkaniu, bo przecież nastrój wciąż w środku dnia się zmienia. I na niektórych spotkaniach, Boże, znowu check-in, ja masakra, po prostu czwarte spotkanie i znowu check-in, ale nastroje się zmieniają. I to jest pierwszy punkt takiego na takim spotkaniu, powiedzmy, operacyjnym, które my jako zespół robimy raz w tygodniu na 2 godziny.
Drugi punkt takiego spotkania to są nawyki. Nawyki, które chcemy wprowadzić do swojego zespołu, albo też nawyki nowych rzeczy, które chcemy robić, albo też przestać robić, bo to też mamy złe nawyki. I z takich nawyków, na przykład, jakie mamy w organizacji, w tym zespole, to jest, że wszystkie projekty, które prowadzę, są co najmniej są dodane do Jiry, czyli takiej platformy, gdzie się dodaje takie zadania, projekty, tak jak Trello pewnie może znacie. I mają chyba rozpisany rezultat, taki jak w czasie dokonanym. Może to być nawyk, że co najmniej raz w tygodniu odezwałem się z roli do roli. Czyli nie mówię mówię do osoby, ale do roli, w jakiej ona pewne odpowiedzialności ma. To mogą być różne nawyki, że bym musiał spojrzeć i wam powiedzieć po prostu. No okej, okay, a masz to tak, że ty nawyki sobie wypracowujesz, czy jakieś nawyki są w zespole? To są nawyki dla zespołu. Czyli to jest coś, co wy wypracowujecie w trakcie pracy, czyli ktoś wpada na pomysł, że nowy nawyk, po prostu trzeba się uśmiechnąć raz, jak się widzi na korytarzu i to robicie. Powiedzmy, tak, albo inne nawyki, które ciężko mi teraz przytoczyć. Natomiast to jest miejsce na spotkaniu, w którym każdy odpowiada tak, robię to, nie robiłem tego i nie dotyczy. Tylko te trzy formy przechodzą przez moderację. Nie ma formy, kurde, chciałem, ale nie wyszło, robiłem trochę, bardzo, bardzo mi zależało, ale zapomniałem. Nie. Są tylko trzy formy. Tak, nie i nie dotyczy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jako zespół umawiamy się na pewne nawyki, że będziemy robić. I jak głośno mówimy, każdy z nas, że nie, tak, to rodzi się pewne napięcie w zespole, które należy później obsłużyć. Albo wybija, albo nie. Ale kiedy mówimy, nie robiłem, ale bardzo chciałem, no to zmniejszamy, zmiękczamy i nie jest to takie, jakie jest prawdziwe. Czyli po prostu nie robiłem. I to jest trudne na samym początku, żeby przyznać się i stanąć w takiej prawdzie, która była nieprzyjemna. Już czegoś nie robię. Umawiam się z zespołem, że tak, bo to nawyki generują, te nawyki są wytwarzane przez dany zespół i one mówią, czy coś zamierzamy zmienić, albo przestać robić coś, co nam utrudnia pracę. Może być to co najmniej raz w tygodniu przejrzałem rolę, wszystkie projekty zostały dodane i zmienione, upgrade'nięte, czyli dokonane, zapisane zmiany, jakie wydarzyły się w projektach. I to leci szybciutko. Później przechodzimy do projektów, czyli jako zespół prowadzimy różne projekty. Każdy po kolei opowiada tylko i wyłącznie o tak zwanej delcie, czyli jak było na poprzednim spotkaniu, a jak jest teraz. Nie mówi o tym, co chciałby, nie mówi, co mu nie wyszło, nie mówi też, co zamierza zrobić w przyszłym tygodniu, mówi tylko i wyłącznie o tym, że w tym tygodniu na przykład ja biorę udział w projekcie Priorytety dla organizacji. Jest to zespół 5- czy 6-osobowy, który wypracowuje priorytety dla całej organizacji, zasady pracy, korzystania z priorytetów, tak to nazwę. I to, co się na przykład u mnie wydarzało, to zebraliśmy feedback od opiekunów kół, czyli tak zwanych liderów. I to mogę powiedzieć. Na przykład mogę powiedzieć, że zaprosiłem uczestników na kolejne spotkanie, które odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Mogę powiedzieć, bo to dokonałem, zaprosiłem. Ale nie mogę powiedzieć, że zamierzam zaprosić, bo to nie jest wykonane. Nie mogę powiedzieć, że odbyło się retro, w sumie retro się nie odbyło, bo nikt nie przyszedł. No bo się nie odbyło, nie zrobiłem. Gdybym chciał powiedzieć, słuchajcie, miałem zamiar zrobić jeszcze jakieś sprawozdanie z tego, analizę tego retra i nie wyszło, też nie mogę powiedzieć. Muszę tylko powiedzieć tym, co się wydarzyło realnie. I każdy z nas, członków, opowiada o swoich projektach i delcie. I wtedy można zadać pytania proste. Niezbyt pogłębiające, ale tylko po to, żeby lepiej zrozumieć. A kolejna sekcja to są KPI, wskaźniki. Tak, są wskaźniki biznesowe. Każdy opiekun mniejszego koła, czyli podzespołu, opowiada co się o swoich wskaźnikach zespołu, co się u niego wydarzyło. Są to wskaźniki finansowe, mogą też być wskaźniki niefinansowe, jakościowe i opowiada, jak to wygląda z tygodnia na tydzień u niego. I tam też zadajemy pytania, żeby lepiej zrozumieć, skąd ta zmiana i żeby zebrać informacje, aby lepiej podejmować decyzje na większym obszarze. No i kolejne. Ja mam pytanie do tej sekcji. Dawaj. Robię notatki i pod koniec jeszcze bym pokazał te notatki, bo mówisz, że opiekun pokazuje te KPI i co się działo z tygodnia na tydzień, czyli na przykład mamy teraz ten tydzień i mam pięcioosobowy krąg, zespół zwał. Tak, i opiekun tego zespołu mówi, że no, mieliśmy sprzedaż większą o 5% na przykład w tym tygodniu, tak? Strzelam. I teraz rozumiem, że to pytają ludzie z jego zespołu o to, tak? Czy pytają. Nie ma. Jeżeli on opowiada o swoim zespole, to on jest reprezentantem tego zespołu. Pozostała część zespołu. Akurat ja w tym. To jest tak, to jest spotkanie liderów. Okej, okay, czyli opowiadają o takim spotkaniu zespołów, tak? Tak, spotkanie liderów, tak można to nazwać. Okej. Okay. I oczywiście można opowiedzieć też o KPI-ach danego zespołu, czyli jakbym był w tym mniejszym zespole, to byśmy omawiali te KPI-e, prawda? Natomiast można zadać pytanie sobie, a skąd ta różnica? Tak? Co się wydarzyło, że jest 5%? A jakie miałeś plany? Żeby lepiej takie, czy miałeś założone plany, tak? No, w ten sposób. Następną częścią to są tak zwane napięcia. To zazwyczaj wtedy robimy 5-minutową przerwę na tak zwaną techniczną, bo to spotkania są online. I w tym czasie każdy wpisuje napięcie, jakie ma. Na czym to polega? Znacie budowanie agendy. Wiecie, jak się buduje agendę. Najczęściej się buduje agendę parę dni przed i wpisuje się rzeczy do agendy. No i teraz, jak wpisujemy rzeczy do agendy, to co się dzieje? Inni czytają. No wiadomo, nie da rady wszystkiego opisać tak, jakby się chciało powiedzieć. W związku z tym zostaje przestrzeń na domysły. Pozostałe osoby czytają, o Jezu, do mnie będzie coś miał, kurczę, a w tamtym zespole lepiej wyszło i tak dalej. I siedzą te 2-3 dni i kminą, o co chodzi. Dlatego my tego nie robimy. Dlaczego jeszcze tego nie robimy? Czyli nie budujemy agendy przed spotkaniem? Dlatego, że niektóre napięcia, niektóre rzeczy, które są dzisiaj istotne, ważne, pilne, za 3 już takie nie są. Okazuje się, że coś pilniejszego. Teraz my wnosimy na spotkanie w ten sposób całe napięcie, nawet całego tygodnia. Napięcia, które już się po prostu rozpuściły, są nieistotne. Mało zostaje przestrzeni na to, co jest ważne. Teraz jak się buduje agendę, to i teraz, to każdy może wpisać napięcia, jakie wnosi. I najczęściej to jest tak, że naprawdę wpadają rzeczy, które są ważne teraz.
nie były ważne tydzień temu, są ważne teraz. Jak to robimy? Robimy to pisząc 2-3 słowa, tak żebym ja jako autor tego zrozumiał. Bo to ja mam wiedzieć, o czym chcę powiedzieć. Nic więcej. Co powinienem jeszcze wiedzieć, zanim zacznę mówić o swoim napięciu, to to, do kogo to adresuję i czego chcę. Na przykład mogę chcieć reakcji, przekazać informacje, poprosić o informacje i poprosić o działanie. To są takie 4 podstawowe. I mogę też nie wiedzieć, czego chcę, bo mam jeszcze temat, który jest bardzo rozmyty i potrzebuje pomocy. I jak zacznę mówić, to pewnie to się może pojawić, czego chcę. Do kogo mogę chcieć? Mogę chcieć do wszystkich, mogę chcieć do poszczególnych osób. Mogę poprosić o rundę, wtedy każdy się wypowiada i moderator pilnuje tego, żeby się każdy wypowiedział, ale również mogę poprosić o chętnych, którzy chcą. I teraz, jak ja zaczynam jakieś napięcie, powiedzmy, że jesteśmy razem wszyscy na spotkaniu dzisiaj. Ja mam napięcie. Do Łukasza. Łukasz, ja mam napięcie do ciebie w postaci napięcie, żebyś tak nie bał się po prostu. Potrzebuję twojej reakcji. O co chodzi? Jesteśmy na webinarze. Kurczę, czuję się dyskomfortowo, bo na początku nie dostałem instrukcji, gdzie ja będę czytał te wiadomości, jak mogę na nie odpowiadać. W sumie nie znam tego narzędzia, nie zostałem wprowadzony. Mam niepokój w sobie w związku z tym. Chciałbym się dowiedzieć, jak ty na to patrzysz. Jeżeli uznasz, że to rzeczywiście warto poprawić, to prosiłbym ciebie o działanie, żeby wprowadził procedurę, która będzie taka onboardingowa każdego poprzedniego, kolejnego mówcy, żeby poznał narzędzia jeszcze przed spotkaniem. Tak, to ja odpowiem w takim razie bezpośrednio już. Tak, jest taka procedura. Robimy to na ogół kilka dni wcześniej, wyjątkowo teraz tego nie zrobiliśmy, ale spoko, czuwam nad wszystkim, jak są tylko komentarze, to na nie odpowiadam, a z całej tej wypowiedzi wybieram takie najważniejsze rzeczy, to co ty mówisz, zrobię taką małą prezentację i pod koniec zrobimy takie podsumowanie, to też zobaczę, ile ja zrozumiałem i też zobaczymy, jak będzie materiał z tego. I słuchajcie, te napięcia są trudne. Dlaczego? Bo trzeba powiedzieć, do kogo się mówi. Co się mówi i o co chodzi, na czym mi zależy. Pewnie bierzecie udział w spotkaniach różnych, biznesowych i słyszycie, ta sprzedaż mogłaby lepiej działać. No i teraz, co ma z tym zespół zrobić? Do kogo to jest adresowane? Znaczy, co to znaczy mogłaby działać lepiej? Czy źle teraz działa? I teraz punkty napięcia, które są, w związku z tym, że ja muszę mega mocno sprecyzować, do kogo mówię, mogę też nie wiedzieć, do kogo mówię, bo widzę jakąś, obserwuję jakąś rzecz w organizacji, nie wiem, kto się nią opiekuje, to mogę zapytać przecież. Tylko, że mówię to głośno, słuchajcie, widzę jakąś historię w organizacji, nie wiem, w czyjej to jest odpowiedzialności, potrzebuję najpierw to ustalić i to przekazać. I to jest okej. Okay. Nie okej okay jest mówienie ogólnie. Ci deweloperzy, kurde, mogliby lepiej. Albo zawsze za późno dostaję. Albo jeszcze gorzej. Tak, zawsze robisz na czas. Te komentarze. I to jest trudne, takimi rzeczami się opiekować, bo nie wiadomo, do kogo są adresowane. Zawsze się ktoś podniesie rękę i powie, wcale trudno, wcale długo nie robimy. Nie wiadomo, czy to była uwaga do niego adresowana, ale zawsze ktoś taką rzecz chwyci i przyjmie na siebie. I to nie jest tak na spotkaniach, że to nie jest moderowane, bo jest i moderator, i sekretarz. Moderator mega pilnuje, aby osoba, która wnosi napięcie,
wnosi punkt na agendę, dostała to, czego potrzebuje. Jeżeli mówi do kogoś, na przykład ja, Łukasz, mówię do ciebie, to moderator pilnuje, aby pozostałe osoby się nie wypowiadały, bo one mogą wypowiadać się do twojej wypowiedzi, a to jest moja rzecz. Rozumiesz? Na przykład ty powiedziałeś, a mamy taką procedurę i ktoś wtedy mówi, miałeś, ale mi nigdy tu nie pokazałeś. Jeżeli masz ten problem, wnieś punkt na agendę, bo to jest punkt radka i on musi najpierw dostać tego, czego on potrzebuje. Okay. Ukróca się wszelkie dywagacje, lawirowanie, te, wiecie, nagle powstaje drzewko tematów i sobie nie wiadomo, kto teraz mówi, tak? No okej, okay. A w tym przykładzie, co podałeś, czyli dajesz mi feedback w kontekście szkolenia z obsługi tego narzędzia do streamu, to czy to jest tak, że ja w sesji takiej samoorganizacji, ja tylko wysłuchuję, co ty powiedziałeś i ty zgłaszasz napięcie, że okej, okay, oczekiwałbyś na przykład, żeby było jakieś szkolenie wcześniej, tak? I ja to wysłuchuję, czy ja wtedy od razu mogę odpowiedzieć? Możesz, Łukasz, możesz od razu odpowiedzieć, słuchaj, nie biorę tego działania na siebie, bo takie szkolenie jest, jest już na to procedura. Akurat tym razem się to nie wydarzyło, więc nie mogę tego przyjąć. Działania na siebie. Proste. Okej. Ale możesz też powiedzieć, kurczę, rzeczywiście taka procedura jest. Nie przyjmę tego działania w postaci wykonania tego, bo już procedura jest, ale mogę przyjąć działanie w postaci, że zmienię procedurę, żeby 3 dni wcześniej przejść takie szkolenie. I to jest klarowne, aha. A rozumiem, że do twojej wypowiedzi jako zgłaszającego to napięcie, czy tą sprawę, tak? Bo powiedzmy, że napięcia to są takie trochę sprawy, no nie każdy też zna te pojęcia. Tak. Czyli ty zgłaszasz to napięcie, ja dostaję ten feedback, oddaję informację zwrotną, ustalamy co dalej. No pytanie, czy reszta zespołu się tutaj jakoś angażuje, moderator coś robi, są jakieś komentarze? Moderator pilnuje, na końcu pyta Radek, czy dostałeś tego, czego potrzebowałeś? Mówię tak. Okay. I przechodzimy dalej. Pilnuję tego, żeby inni się nie wtrącali, bo ktoś może powiedzieć, tak jak wcześniej powiedziałem, Łukasz wcale nie ma tego procedury, ja brałem udział i ani razu nie widziałem, żeby szkolę przeszkolił. Tylko, że to nie jest o tym. Albo ktoś może wnieść, o Radek, ty zawsze się wszystkiego czepiasz. Tylko to nie jest o tym. To jest... Tak, może być też do pytania. Radek, jeszcze jej roli o to pytasz. Z jakiej odpowiedzialności? Też może takie być i mogę się wtedy wycofać, bo rzeczywiście to nie jest moje. Takich punktów czasami się załatwia 2-3 na spotkanie, zależnie jak mocne są, jak trudne. Staramy się unikać punktów 1-1, tak jak dzisiaj zrobiłem, Łukasz, z tobą. To naprawdę powinienem zrobić poza. Bo punkty 1-1 się załatwia po prostu poza. No i w czasie takiego spotkania, regulacji tych napięć, przeszkód, które nam utrudniają współpracę, jest jeszcze taka osoba, rola jak sekretarz, która to dba, by z tego powstały notatki. No i jest też w odpowiedzialności każdego z nas, że jeżeli jest takie zadanie, działanie, tak jak to Łukasz dzisiaj usłyszałeś, no to dodajesz takie działanie i rezultatem jest, że może być takiego działania każda nowa osoba jest prawidłowo wprowadzona na onboarding do korzystania z tego narzędzia. Tylko to działanie akurat ma charakter ciągły, więc to pewnie przejdzie w jakieś zadanie cykliczne u ciebie. Dobra. I tak wygląda mniej więcej spotkania. Oczywiście na końcu jest jeszcze checkout, w którym dzielimy się, z czym kończysz to spotkanie. Ja jeszcze mam pytanie w takim razie, zanim przejdziemy do checkoutu, bo mam wrażenie, że tutaj jest jeszcze taki element jak kwestia reakcji zespołu, czy sesja komentarzy. I tutaj w tym przykładzie tego nie było, no bo zadałeś bezpośrednio do mnie, ja ci odpowiedziałem i sprawa załatwiona, no ale jeżeli to by było coś bardziej takiego szerokiego, co dotyczyłoby cały zespół, to prawdopodobnie wszyscy się muszą wypowiedzieć, czy tylko część. No dobra, to weźmy tak, słuchajcie.
To do Was oglądających, być może jakieś komentarze pojawią, zobaczymy. Wrzućmy, że dodałem punkt check-in na agendę. I powiedzmy, że potrzebuję Waszej reakcji, bo z mojej odpowiedzialności zamierzam dodać punkt na agendę w postaci check-inu. Jest to miejsce, w którym zadaję pytanie, kto z jaką energią wchodzi, z jakimi emocjami, jak mu się zaczął dzień, po to, żeby się dowiedzieć, jak się macie, żeby zobaczyć po drugiej stronie człowieka. I potrzebuję jeszcze Waszej reakcji, co Wy na to. I teraz Ty, jako moderator, każdego odpytujesz, kto jest na spotkaniu. Co Ty na to? Łukasz, chyba u Ciebie ktoś... Ktoś rozmawiał, nie? Wyciszę się na chwilę. I teraz powiedzmy, ja Was pytam, co Wy myślicie, moi słuchacze, Łukasza, słuchacze, nie moi, o check-inie. I teraz każdy z Was może na komentarzu napisać, a podoba mi się, nie podoba mi się. Jak myślę o tym, że się boję, że będę musiał się odkrywać zewnętrznie, a ja tego nie lubię, każdy z Was może wypowiedzieć, ja to wszystko zbieram i na końcu mogę coś z tym zrobić. Po prostu zebrać, podziękować, przeanalizować. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o reakcję. Trzeba się pilnować, żeby była reakcja tylko i wyłącznie na ten punkt, który ja wprowadziłem, żeby nie było reakcji do reakcji, bo powiedzmy, Łukasz coś odpowie, to mi się ten pomysł nie podoba. Później kolejna osoba może powiedzieć, tam Łukasz, ty się nie znasz, mi się to podoba. Tego pilnujemy, żeby nie odnosić się do reakcji innych, tylko dać tylko i wyłącznie reakcję, prezent w postaci swojej reakcji do osoby, która miała odwagę i wnieść to do, dać tej osobie taki wkład, żeby mogła lepiej podjąć jakąś decyzji. Tak, to jest trudne, zdaję sobie sprawę. My się tego bardzo długo uczymy. Nie używać sarkazmu, nie używać ironii, bo to są wszystko, można powiedzieć, agresywne zachowania. Nie wiem, jak ci powiedzieć prawdę, więc użyję ironii. Tak, zawsze oddajesz na czas, bo... Ja też tak robiłem, słuchajcie. Ja byłem przysiąknięty ironią. Ale żeby powiedzieć, słuchaj, z mojego doświadczenia wynika, że na 10 spraw 6 nie oddałeś mi w terminie, to już jest trudniejsze, prawda? Łatwiej powiedzieć z ironią. I patrzymy na tą ironię. Patrzymy na sarkazm i zgłaszamy głośno, mówimy, nie, nie chcemy. Czy zespół ma się zgodzić, czy można narzucić jednoosobowo? Renato, potrzebuję lepiej zrozumieć Ciebie, na co zespół ma się zgodzić? Na jakikolwiek pomysł, to masz na myśli? Nie wiem, Łukaszu, czy ty możesz dać głos Renacie jakoś? Ja mogę dać lepiej. Renacie głos. Renatko, ja wyślę linka, możesz się podłączyć na tego linka, jeżeli chcesz. Ale a na takie jest. Prowadzenie, wiesz co, to jest tak, że przede wszystkim musimy się zaopiekować zespołem, czyli dać mu wiedzę i kompetencje, o czym to jest. Zrobić takie warsztaty, dać materiały, żeby oni poczuli, jaka to jest różnica. Natomiast na koniec dnia, my jesteśmy jednak w pracy, w której obowiązują pewne zasady. Dla niektórych to może być niewygodne, bo nigdy tak nie robił. Każda zmiana jest niewygodna, słuchajcie. To tak jakby się przebrać w nowe buty i one na początku są po prostu niewygodne. Muszą się troszeczkę rozejść i dopasować do naszej stopy. I tak to jest niewygodne. Czy musi się zgodzić? To jest tak, Renata, że w takich organizacjach jest rola, która ponosi odpowiedzialność za różne rzeczy.
i ona ma pełną decyzyjność do tego, aby realizować swoją rolę. Decyzję podejmuje w różny sposób. Jeśli to jest prosta decyzja, to może rzucić monetę i orzełek reszka, niskie ryzyko, pół na pół, może tak podjąć decyzję. Może też podjąć decyzję w oparciu o konsultacje, o zebranie feedbacków. Natomiast na to koniec dnia ona podejmuje tę decyzję ze skutkiem na cały zespół, bo taka rola ma najwyższe kompetencje do tego, aby takie decyzje podejmować. I to jest też jasne i klarowne, że ta na przykład nie ma tam demokracji, że większość. Większość zawsze może decydować, że im to przeszkadza, ale nie służy organizacji. No i to jest czasami trudne, to jest przyjęcie tej odpowiedzialności. Dla mnie to też jest trudne, słuchajcie, tak powiedzieć twardo, tak, to jest moja odpowiedzialność i taką właśnie decyzję podejmuję. No, może być to ankieta, Renata, może być to po prostu rozmowa na grupie, słuchajcie, co myślicie o takim pomyśle, potrzebuję zebrać wasze reakcje, co się was dzieje, jak o tym myślicie, jakie mogą być tego konsekwencje. Natomiast z ankietami bywa tak, że one troszeczkę okradają nas możliwości porozmawiania, dopytania, jak to rozumiesz, czym to jest, bo czasami wrzucamy jakiś temat i u nas też tak jest, że dzielimy pytania na dwie grupy. Na przykład ja wrzucam pomysł na zmianę w organizacji i jeżeli chcę to zrobić najlepiej, jak potrafię, przy wsparciu moderatora, to moderator zaprasza do pytań klaryfikujących, czyli pytań, które uruchamiają naszą ciekawość do tego, żeby lepiej zrozumieć, z czym Radek przyszedł. Powiedzmy, Renata, ty chcesz wprowadzić taką zmianę, słuchajcie, mam taki pomysł, żeby wprowadzić check-iny. I pytaniem klaryfikującym będzie, słuchaj, a czym jest check-in dla ciebie? Albo co rozumiesz, co może się tam wydarzyć? A druga część to są reakcje. I reakcją będzie, słuchaj, Renata, to będzie dla mnie trudne. I to jest taka drobna różnica pomiędzy ja chcę lepiej zrozumieć, a mam reakcję, pomysł jeszcze i tak dalej. I moderator tego pilnuje, aby na początku były tylko i wyłącznie pytania klaryfikujące, aby lepiej zrozumieć. A dopiero później reakcje. Bo mogę, ja wiedząc, jak używam skrótów myślowych, bo mega używam, pewnie tu też, po prostu mój umysł tak szybko działa, że niektóre słowa w moim mózgu już są wypowiedziane, a jeszcze przez gardło nie przeszło. I część moich wypowiedzi może być niezrozumiała. I zawsze jest ta przestrzeń, żeby lepiej zrozumieć. Ty, Radek, mówiąc to, co miałeś dokładnie na myśli, co się będzie wtedy działo, a czy to każdy będzie musiał się wypowiedzieć, czy to jest obowiązkowe, ten check-in, a co jeżeli ktoś nie będzie chciał w ogóle. No i teraz bywa różnie. Są osoby, które chcą, są osoby, które nie chcą. Taka transformacja nawet takich prostych spotkań może ujawnić wiele, wiele schematów, które są w organizacji, wiele rzeczy niewygodnych, które są w organizacji. Może się zdarzyć tak, że te rzeczy będą tak niewygodne dla niektórych ludzi, że powiedzą, że nie chcą tu pracować. I to jest okej. Po prostu. Może być zdarzyć się tak, że organizacja powie komuś, że nie chce z nią pracować, z daną osobą. I to też jest okej. Bo tak bywa, że coś, co było kiedyś wygodne dla wszystkich, dzisiaj już jest niewygodne i utrudniające pracę. Ktoś, kto cały czas używa sarkazmu, ironii, dogryzania, agresywnej komunikacji, biernej agresji, będzie coraz częściej dostawać feedback, że się z nią trudno komunikuje. No i wtedy rozstajemy się. No tutaj Celina właśnie zadała pytanie, co wtedy, jeżeli tak jest.
Albo ta osoba mówi, nie, ja muszę poszukać innej pracy, albo organizacja daje jej feedback, że potrzebujemy u ciebie zmiany w postawie, w komunikacji. Mamy dla ciebie program naprawczy, żeby do tego punktu dojść i taka osoba decyduje, czy chce w to wejść, czy nie. No jak nie dojdzie, chce wejść, a nie dojdzie, no to się rozstajemy, bo to nie służy organizacji. Jakbyście spojrzeli na organizację jak na żywy organizm i jest jakiś kawałek ciała, które nie chce współpracować z pozostałą częścią organizmu, no to trzeba ją wyleczyć albo podziękować. Teraz sobie pomyślałem, jakbym draptał bez jednej nogi, gdybym nie chciał współpracować. To by było trudne. No ale tak jest. Łukasz, jakie masz pytania? Wiesz co, ja bym zrobił tak, jeżeli ty już skończyłeś tą klaurą na koniec, to bym pokazał te notatki, które mam i byśmy jeszcze przeszli przez te notatki. Tylko udostępnię ekran. A w międzyczasie, jeżeli wy macie pytania, to śmiało pytajcie tak samo. Dobra. Tak jeszcze myślę o tym, co Celina pisała, że ankieta jest super. Wiecie, nie zawsze coś się tam w głowie dzieje. Widzę takie zdania i tak się zastanawiam. Co to mówi Celina o twojej organizacji, gdzie ja mam taką hipotezę, gdzie wolicie ankietę niż spotkania. To może być duże, a mogę mieć totalnie w ogóle błędne pojęcie, bo ty korzystasz z ankiety, bo to po prostu mega wygodne i tak się co tydzień tam spotykacie, rozmawiacie. No, to już jest kwestia doświadczenia, otwartości danych osób. Okej. No to ja zacząłem od tego, jak się masz, w sensie to, co mówisz, czyli zaczynamy te sesje samoorganizacyjne zawsze od tego, jak się masz, na zasadzie start spotkania mówimy o swoich emocjach, czyli nawet jak ktoś się nie zna na emocjach, powiedzmy, to okej, co inne. Wszystko jasne. Dobrze, czyli to jest taka... Z jaką energią zaczynasz spotkanie? Tak. Tak, to jest lepsze. Bo jak się masz, to zazwyczaj wiesz, jest dobrze, źle. Tak najczęściej odpowiadamy. Co u ciebie? Dobrze, źle. A z jaką energią? No to już tam z jakimi emocjami? To już takie lepsze pytanie. Okej, dobra. Później mamy nawyki. Ja pamiętam, że dałeś 3 odpowiedzi możliwe, ale nie pamiętam tych 3. Albo jest odpowiedź, że robię, albo nie robię. Tak, nie dotyczy. Aha, nie dotyczy, okej. Okay. Czyli na przykład dana osoba w ogóle nie jest w tym zakresie kompetencji albo działania. Okej. Okay. No ale nie mówiłeś jeszcze, jakie są na przykład te przykładowe. Takie, jakie służą organizacji. Tak. Tutaj dokładnie. Wiesz, na przykład u ciebie nawykiem może być każdego nowego prelegenta wprowadziłem w proces onboarding. Okej, dobrze. Czyli teraz tak, są jakieś nawyki ustalone wcześniej przez zespół, czyli na przykład w tym tygodniu rozmawiamy i załóżmy, że nigdy nie było wcześniej takiego, nazwijmy to, procesu onboardingowego, wdrożenia mówcy w to narzędzie streamowe i dzisiaj ty mi zgłaszasz, kurczę, no tutaj nie do końca tutaj rozumiem pewne rzeczy, więc fajnie by było, dobrze by było, albo zróbmy taki proces, tak? Można tak pomyśleć, ale to są nawyki dla zespołu, nie na zewnątrz, czyli to nie jest o tym, co ja robiłem na zewnątrz, tylko wewnątrz swojego zespołu. I na przykład, ja muszę przejrzeć, jakie nawyki mamy, tylko muszę znaleźć kole ogólne, a tutaj. Tak.
No to w międzyczasie Celina napisała, że co do turkusu i otwartości, nie wytrzymałam w korpo, odeszłam, jestem na swoim, buduję swoją organizację. Ja gratuluję ci, Celino, odwagi. Myślę, że to słuszny wybór. Zarządzanie. Dajcie mi chwilę, nutrycji. Listy kontrolne. Kilka razy w tygodniu komunikuję się z osobami w procesie, używając komunikacji, w komunikacie nazwy odpowiedniej roli. Przygotowałem co najmniej jedną zmianę na spotkanie strukturalne, to jest osobne. Przynajmniej jeden raz w tygodniu przeczytałem role i odpowiedzialności, którymi się opiekuję. Zweryfikowałem obecne i wprowadziłem nowe działania i projekty do JIRY. Są nasze nawyki. Okej, okay. Czyli nawyki są wewnątrz zespołu, są dla całego zespołu, każdy z członków zespołu ma je wykonać, tak? Określone role, bo czasami, wiesz, na przykład może być, prowadziłem KPI z obszaru marketingu, no wiadomo, że programiści tego nie będą robić, więc ich to nie dotyczy, ale jednak to jest po coś, bo pomaga w organizacji. Okej, okay. Czyli jak gdyby... tylko ról, czy tylko osób, co, które... Łukasz, bywa różnie po prostu. Okay. Może dotyczyć wszystkich, może dotyczyć niektórych. Ale nie, w takim razie niekoniecznie wszystkich. Tak. Okej, okay, dobra. I przykład nawyku przynajmniej raz w tygodniu zrobiłem, czy zrobię, bo to jest... Albo czegoś nie robię. Albo... Zrobię albo... Czegoś nie robię. Nie zrobię. Ani razu nie użyłem ironii. Nawyk. Okej, okay, ale to rozumiem, że to mogą być takie bardziej miękkie też rzeczy, typu przynajmniej raz w tygodniu wszystko, idę do biura na piechotę. Czyli, no okej, okay, ale... No ale czy to pomaga zespołowi, że ty chodzisz na piechotę? No więcej myślę. Wiesz, to ma wspierać zespół. No okej, okay. Dobra, no to powiedzmy, że robimy to w ramach zespołu sprzedażowego i każdy z nas, każdy indywidualnie podejmuje to wyzwanie, że będzie raz w tygodniu chodził na piechotę do biura, żeby właśnie lepiej myślał, żeby no, był bardziej ułożony. Czy to można... Łukasz, jeżeli pomaga zespołowi, why not? Okej, okay, czyli to nie musi być takie stricte hard business, Excel i tak dalej. Wszystko, co pomaga zespołowi, robienie albo przestanie czegoś robić. Ktoś za dużo pije kawy, cały zespół za dużo pije kawy, przez to są za bardzo pobudzeni. Nawyk. Codziennie zamiast kawy pije herbatę. Okej, okay, czyli to nie musi być takie twarde. Nie musi być. Bo od twardych to masz mierniki, bo to, co mówisz, to są mierniki, czyli KPI-e. Tak? Dzwonienie do klientów, jakiś cross-selling. Twarde to mogą, to dajesz w KPI-e. A to, co mówimy o nawykach, coś... Spójrz, ile masz ty nawyków, które ci utrudniają pracę albo życie. Okej, okay, dobra, to ma to sens. I zespoły mają swoje nawyki. Dobra, czyli każdy zespół ma swoje nawyki i to po prostu gdzieś zespół ma swoje miejsce, nie wiem, na chmurze i sobie to spisuje. Okej, okay, no to ma sens, czyli te nawyki sobie ustalamy i zaraz po emocjach każdy mówi, czy w tym tygodniu wykonał sobie te nawyki, ale mówimy o wszystkich nawykach, jeżeli ich jest 40 na przykład, to jak to wygląda? To zespół decyduje, ile ma ich być. Oni biorą za to odpowiedzialność. Tam nie ma, że ktoś teraz przyjdzie i wie lepiej. I oczywiście w niektórych organizacjach, tej też, są osoby, które wiedzą lepiej i zawsze rozwiązywały wszystkie problemy. No tak. Oduczenie się to już jest też nawyk, tak? Żeby odejść od mikromanagementu i puszczenie odpowiedzialności. Natomiast są zespoły, które nie mają nawyków i zderzają się z tym, że nie mają.
to jest ich doświadczenie, które potrzebują. Są zespoły, które mają bardzo dużo nawyków i spotkanie może być tylko o nawykach i nigdy więcej na to nie mają czasu, ale to w nich zrodzi napięcie, to jest za dużo tego. Okej, czyli to jest naprawdę bardziej taka sugestia, to nie jest super wymóg i to też nie jest sztywne, czyli fajnie, że jest, a jeżeli nie jest, to też jest okej. Okay. Też jest okej. Okay. Chyba, że komuś będzie napięcie, słuchajcie, no mamy nawyki, które nas nie wspierają, prawda? Na przykład nie wpisujemy zadania do Jira. I to jest nawyk, który zawsze robimy z boku na notatkach i nigdy nie notujemy. I to jest niespierające. Może wnieść to ktoś na napięcie, słuchajcie, musimy dodać nawyk. Tak to się dzieje. Okej, okay. No bo to jest w sumie taka dosyć miękka rzecz, ale bezpośrednio wpływa na wyniki, ale na wynikach ona nie jest tak, powiedzmy, mierzalna, bo to jest takie coś pomiędzy. Ma to sens. No to dobrze, a to załóżmy taki przykład, że mamy 10 nawyków, które wspierają zespół, wszyscy się na to zgodzili, wszyscy się na to zgodzili, czyli ty zadajesz mi pytanie na temat tych nawyków teraz i teraz powiedzmy, że ja zrobiłem 5 z tych nawyków w tym tygodniu, a 5 nie zrobiłem, czyli mówię, że zrobiłem 5, a 5 nie zrobiłem, nie wchodzę w szczegóły, czy wchodzę w szczegóły, czy to jest... Chodzisz w konkretne, czego nie zrobiłeś, ale nie mówisz dlaczego, okay. Nie tłumaczysz się w żaden sposób, mówisz tylko... Zrobiłem, nie dotyczy. Okej. Nie, że robię, bo i nie robię, to jest ciąg, to jest słowo, które powoduje, że ja to cały czas robię, a jest o tym, czy ty to robiłeś. Musi być, robisz, jak się pytamy wprost, tak, nie dotyczy. Okay, tam nie ma robię, nie robię. Tak, nie dotyczy. Okej, okay, czas, nazwę to... Dokonany. Okej, okay. Nie wiem, czy to jest czas wykonany, ale może i tak. A właśnie chyba jest niedokonany. Słuchaj, musi być dokonany, bo to nie wspiera. Kilka razy w tygodniu komunikuję się z osobami w procesie, używając nazwy roli. Tak, nie dotyczy. I każdy z nas odpowiada tak, nie dotyczy. Dobre. Tam nie ma robię, nie robię. Łukasz, słowa mają znaczenie. Nie, no oczywiście, że tak. Czyli... Tak, a nie robię? Nie. Dobra. I nie dotyczy. Dobra. Czyli to też jest ważne, że... To jest bardzo ważne, co powiedziałeś. To jest chyba tak bardzo oczywiste dla ciebie, że dla mnie na pewno nie. Czyli to jest ważne, że to jest cały czas proces, w którym jesteśmy, tak jak, nie wiem, oddychanie, tak? I albo to robię, albo tego nie robię, a nie mogę powiedzieć, że to zrobiłem, czy nie zrobiłem, albo czy zrobię, tak? Okej. Okay. To jest, wiesz, to jest trudne. Dla nas to jest ogromna zmiana, bo my cały czas zamierzam zrobić, robiłem. Wiesz, ale co robiłeś? Wiesz, w słowie robiłem może być, usiadłem do tego, ale nie zrobiłem. Okej. Okay. Zobaczcie, ile w swoich spotkaniach macie niedomówień, niedopowiedzeń. My tego się pozbywamy, żeby było jasno, klarownie. Po to używamy imiona, bądź czego konkretnie oczekuję, potrzebuję. Żeby nie było niedomówień, w napięciach zwłaszcza, na dzień dobry mówię, do kogo i co, żebym nie opowiadał o kontekście i na końcu, a to Łukasz do ciebie. Bo wszyscy słuchają, wiesz, takie, i co tam się wydarzy? No tak to od razu Łukasz wie, aha, to do mnie, kontekst taki, tak, Radek, wezmę, nie wezmę. Okej. To jest drobna zmiana. Bo to znowu jest chyba spakowane. Mógłbyś jeszcze raz to powtórzyć tak innym językiem? A propos napięć, tak, zaczynamy od tego, do kogo i co. Tak. A dopiero potem opowiadam kontekst. Dobrze, tylko napięcia. Aha, bo napięcia to ja mam dopiero tutaj gdzieś. Tak, no okej. Okay. To a propos tego, żeby jasno i wyraźnie się opowiadać. Pewnie wam bałagan teraz w głowie robię.
A propos jasno. Okej, bo to za daleko wyszliśmy. Zostajmy przy tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli te nawyki, okej. Okay. Czyli mamy te nawyki, mówimy, czy to robimy, jesteśmy w trakcie tego cały czas. Okej, okay. Jeżeli tego nie robimy, to mówimy, że tego nie zrobiliśmy i dlaczego tego nie zrobiliśmy, bo być może na przykład jest nieaktualny w tym momencie nawyk. Okej. Okay. Czyli to, jeżeli chodzi o nawyki. I później sekcja projektów, czyli jak było, jak jest teraz i to w sumie te dwa pytania, tak? Monika, ja tylko odpowiem na pytanie. Okay. Można tak myśleć, ale to raczej nie ma wspólnego nic z ustaloną procedurą. Chociaż nie wiem, Monika, co masz na myśli, mówiąc ustalona procedura. I ogólnie cześć, Monio. Nie wiem, co masz na myśli, że jakbyś mogła później ja wyjaśnić. Ja bym mogła to poszerzyć. A w międzyczasie też widzę, że ktoś napisał, chyba Andrzej albo Marcin, także cześć, ja tylko przekleję, a proszę o, proponuję przelegować się na swoje konto. Napięcie do kogo i co i jednocześnie jeden do jeden są sporo spotkałem, jak się ma jeden do drugiego. No właśnie, a jak się ma jeden do drugiego? W sensie, że kolokwialnie dajmy sobie po razie, nie wiem, jeden na jeden, czy... Ale słuchajcie, to jest ciekawe. Co mówisz, Łukasz? Zobaczcie, jak mamy podświadomie ułożone, że jesteśmy w kontrze. A spotkania nie są po to, żeby być w kontrze, tylko żeby współpracować. Jeden na jeden to też nie jest w kontrze. Mówiąc jeden na jeden, mam na myśli, że jeżeli mam coś do jakiejś osoby, to po prostu umawiam się z nią i nie zawracam czasu na spotkaniach, żeby załatwić coś, co jest jeden na jeden. Aczkolwiek może być takie mega głębokie napięcie, że ktoś nie realizuje pewnej rzeczy, która ma znaczenie dla całego zespołu. Ja mogę to wnieść i poprosić wszystkich o reakcję, co oni myślą o takiej sytuacji. Bo na przykład umawiamy się, już Łukasz, będziemy do ciebie. Jako zespół umówiliśmy się, że Łukasz będzie wprowadzał nowe osoby na procesie onboardingu, że jest to dla nas ważne. Wszyscy na to liczymy, bo to poprawia jakość później webinaru bądź też live'a. A Łukasz to nie robi kolejny raz. I ja to mogę wnieść. I się spytać, słuchajcie, czy wam, co ty myślicie, jak tak się nie dzieje? Co ty mówi, co to mówi na przykład o naszym zespole? I nie mówię już o Łukaszu, tylko o całym naszym zespole, że nie robimy to, na co się umawiamy. Czy jest tego więcej jeszcze gdzieś, czy mniej? I to jest jeden na jedno, a jednocześnie omawiamy jakiś schemat, który jest w organizacji. Bo może tego być więcej. W postaci jest zgoda na to, żeby nie realizować to, na co się umawiamy. Okej. Okay. Okay. I co zamierzamy z tym zrobić? I nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. I jest tu nawet pogłębione to pytanie. To w zasadzie Ewa pisze, także cześć Ewa. To nie w kontrze tylko precyzji, tylko tego, co mówisz. Jakie napięcia są wznoszone na forum? Na przykład podajesz jeden z jeden. No to chyba odpowiedziałeś, wydaje mi się. Może być napięcie w postaci jeden z obszarów na spotkaniu mówi, że jest mu ciężko, na przykład infolinia. Jest wnoszone, słuchajcie, jest coraz więcej telefonów na infolinii i nie wiemy, co się dzieje. Czy to wynika z tego, że w innych obszarach nie wyrabiamy się ze sprawami, dlatego klienci do nas dzwonią, czy też mamy po prostu więcej spraw z rynku i dlatego dzwonią i potrzebuję od pozostałych obszarów usłyszeć, jak tam u was jest. Może być coś takiego? Może być coś takiego, że kontrolnik finansowy wnosi, słuchajcie, spadły nam wyniki finansowe, musimy poszukać oszczędności, potrzebuję od was reakcji, pomysłów, jakie macie. Pierwsze myśli na ten temat, gdybyśmy szukali jakichś oszczędności, wydatków, które są teraz wydawane, ale nie czujecie, żeby wnosiły korzyści. I nie szukamy oszczędności w ludziach. Tak? Takie tematy mogą być.
Monika, to jest dokładnie to, co powiedziałaś, bo napisałaś powtarzalne działanie, zachowanie ustalone, uzgodnione i przestrzegane. Tak. I to mam na myśli. Okej, to jeszcze wracając do tego, co wyłapałeś w moim języku, czyli jeden na jeden to chodzi o te rzeczy, które dotyczą efektywności zespołu, ale jednocześnie nie tak bezpośrednio, w sensie wszyscy nie muszą być zaangażowani w to, bo szkoda czasu zespołu, tak? Dokładnie, jeżeli coś mogę załatwić i nie ma wpływu na pozostałą część zespołu, jeden na jeden, to załatwiam jeden na jeden, ale jeżeli coś wymaga przegadania w zespole i dotyczy jednak jednej osoby, to załatwiam to na spotkaniu. I chcę powiedzieć, że ten świat nie jest czarno-biały. Tam są pewne zasady, których się trzymamy, ale jednocześnie mamy taką miękkość, że świat się zmienia. My się zmieniamy, okoliczności się zmieniają, że się uczymy, że mamy prawo popełniać błędy. Nie boimy się popełniać błędów, bo to nas rozwija. I czasami jest tak, że wnosimy napięcie, które jest tylko dla jednej osoby i przegadujemy, bo to jest widocznie dla nas takie ważne. Więc tu też nie zabijamy tak bardzo tych jeden na jeden, bo dzięki temu też się dowiadujemy, jak zespół, jako pracujemy. Dlatego jak prosisz mnie o takie ścisłe zasady, to co do komunikacji, tak. Robię, nie robię nawet, nie dotyczy. Ale pozostałe rzeczy mogą się zmieniać. A wracając do projektów? Tak, to jeszcze zanim wrócimy do projektów, no to jeszcze mówiąc o tym, co miałem na myśli w domyśle, czyli jeden na jeden, bardzo często kojarzy się zdajmy sobie po razie, tak? Czyli nie róbmy tego na forum, wygarnijmy sobie na przykład coś, tak? Ja nie mówię, że zawsze, no ale to tak potocznie. Więc w tym momencie, jeżeli dane osoby mają sytuację jakąś konfliktową, i niekoniecznie to dotyczy efektywności zespołu, a być może bardziej komunikacji albo coś jest między tymi dwoma osobami, no to zakładam, że mogą poprosić o mediację i coś na zasadzie, nie wiem, NVC czy nie wiem. Oj, Łukasz, ty cały czas w konflikcie. Jeden na jeden może być, słuchaj, potrzebuję informacji. Ja wiem, ale gdyby jednak było... Potrzebujecie pochwalić. Oczywiście, ale... Gdyby jednak było tak, że jest ten konflikt taki, który jest jeden na jeden. To zrobimy osobne spotkanie o konfliktach. Mm-hmm. Okay. Mówiąc o spokojne, to osobne spotkanie, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w organizacjach samozarządzających się. Okej, okay, czyli... Bo to jest duży temat, osobny. Jesteś gotowy na to, aby kiedyś, żebyśmy się mogli spotkać stricte w tym temacie? Kiedyś tak. Dobrze, a chcesz, super. Biorę to. Jak się już nauczę trzymać swojego na lepszych ryzach, bo czasami ego wybija i jest czasami trudno po prostu. We will manage. No to dobrze, to wróćmy do projektu w takim razie. Projekty. Nie jak było, a jak to jest teraz. Jaka jest różnica pomiędzy tym, co było, a tym, co jest teraz? Tak naprawdę, jakbyś tak to zapisał, to by lepszy, bo jak zadamy jak było, to ktoś ci opowie jak było, prawda? A jak jest teraz, jest teraz tak. A jak zadamy pytanie, słuchaj, jakie działania, jakie wydarzenia były pomiędzy tym spotkaniem ostatnim, a tym, co dzisiaj w projekcie. Co się zmieniło konkretniej, tak już? Okej. Okay. I jakie były działania między spotkaniami, co się zmieniło? Mm-hmm. Co się zmieniło? A jak było po prostu nie? Nie. I jak jest teraz też nie. Okej, okay. Czyli... No to jak jest teraz, to zamieniamy czym? Czy Łukasz, jakbyś miał ten projekt onboardingu na sobie. I bym się ciebie spytał, słuchaj, co się zmieniło w tym projekcie od ostatniego razu? To byś właśnie o tym powiedział. Co się zmieniło? Nic. Nie podałem żadnych działań. Okej.
To się zmieniło. Spotkałem się z poprzednimi moimi trzema mówcami, żeby zweryfikować hipotezę, czy jest ten proces onboarding, czy nie ma tego procesu onboarding, zanim podejmę kolejne działania. To się mogło wydarzyć. Okej, okay, czyli, no, czyli pytam, jaka jest różnica między stanem od poprzedniego spotkania do dziś? Tak, czyli co się wydarzyło, co się zmieniło. Okej. Okay. Słuchajcie, te pytania mogą brzmieć się różnie. Zależy, kto prowadzi spotkanie moderujące. Kto jest moderatorem spotkania. Suma summarum chodzi o to, żeby powiedzieć, jaka jest różnica w projekcie. Żeby nie mówić o tym, co się chciało, a się nie zrobiło, albo jakie się ma zamiary na kolejny tydzień. I nie mówimy o tym, co zamierzamy zrobić. To w ogóle ten tak, tutaj tak. Nie dotyczy. I wypowiada się kto tutaj w tym momencie? Właściciel projektu. Okej. Okay. Czyli to może być opiekun zespołu, ale nie musi, tak? Powiedzmy, masz swój zespół, każdy ma swój projekt. To ta osoba, która ma ten projekt, się wypowiada. Okej, okay, dobra. Czyli wypowiada się... Właściciel projektu. I zadaje pytanie po prostu moderator, tak? Mhm. Dobra. Każdy może zadać pytanie, żeby lepiej zrozumieć, ale takie drobne. Rozumiem, czyli żeby nie wchodzić, wiesz, jak ma jakieś napięcie, mówi, że się wydarzyło, a mnie nie było na tym spotkaniu, no to już jeden na jeden albo czy na agendę. Okej, okay, dobra, to kolejny punkt, o którym mówiłeś, to KPI, wskaźniki. To, co zanotowałem, że każdy opiekun mówi o zmianach we wskaźnikach, ludzie zadają pytanie do wyników, na przykład skąd ta różnica, czy to było według planu. I tutaj też wyszło, że miałeś bardziej na myśli takie spotkanie zespołów, niż takie spotkanie operacyjne jednego zespołu. Więc pytanie, jak wygląda takie spotkanie dla zespołu operacyjnego, czy to jest różnica? Na przykład sami programiści, powiedzmy. Jest tak, że najlepszą praktyką jest to, aby dzielić się wskaźnikami, które mają wpływ na zespół, w którym jestem. Mhm. Bo mogę liderować kilkoma zespołami. Tylko jak ja będę opowiadał o każdym swoim zespole, a prace tego zespołu nie mają wpływ na zespół, w którym ja jestem, no to po co się o tym dzielić? Czyli można tak powiedzieć, że najważniejszy wskaźnik musi dotyczyć bezpośrednio specyfiki tego zespołu? Mhm. No po co inne? Wiesz, Łukasz, jesteśmy w dziale infolinii, to po co o deweloperskich rozmawiać? Programistyczny. No tak, to zdecydowanie. No wiadomo, że jest takie porównanie Apple i Carrot, czyli chodzi o to, że porównujemy rzeczy takie same, czyli jeżeli mamy dwa działy sprzedaży, to możemy mieć te same wskaźniki, a jeżeli mamy inne działy totalnie, no to wiadomo, że HR-ów do sprzedaży nie będziemy porównywać. No gruszki do jabłka nie, ale powiedzmy, że mamy dwa takie same zespoły, to liderzy przegadują sobie między sobą, słuchaj, co ty zmieniłeś i cię wspiera, a co ja zrobiłem. Okej. Okay. Czyli taka... Wiesz co, w konkurencyjności, jak robimy konkurencję, to jest świetne, bo jest wygrany i to jest mega złe, bo jest zawsze przegrany. No tak. I jak masz 5 zespołów, to masz jednego wygranego, reszta są przegrani. Czy to wspiera? No nie. Wolę współpracować niż rywalizować. I zamiast konkurencji? A to jest tak z boku, wiesz, to nie dotyczy w ogóle KPI-ów. Ale no trochę dotyczy jednak. Lepszy. To dzielimy się doświadczeniem.
Okej. Okay. Myślę, że to jest mega wyróżniające do klasycznego modelu. Okej, okay, to nie mam pytania w tym momencie. Ale pewnie będę miał w przyszłości. Dobrze. Później jest przerwa 5 minut i zgłaszane są napięcia. Wpisujemy po 2-3 słowa per napięcie. I później druga rzecz to do kogo kieruję, czyli konkretna osoba lub osoby. Trzecia rzecz, jaki efekt chcę osiągnąć, czyli coś konkretnego zamiast powiedzenia tytułu. Czego potrzebujesz raczej, a nie jaki efekt? Okej, czego potrzebuję? Czego potrzebuję? Czyli potrzebuję, mogę potrzebować reakcji, mogę potrzebować przekazać informacje, poprosić o informacje i poprosić o działanie. Reakcję, Łukaszu, mogę na przykład prosić o reakcję, bo reakcja i prośba o reakcję to są, nie wiem, czy... Prośba, zamknąłem się. Czyli prośba... Jakbyś, wiesz co, czego potrzebuję? Reakcję? Informacja. Po prostu, bez słowa prośba o reakcja, działanie, informacje, przekazać informacje. To w sumie to nawet nie na przykład, tylko to są chyba te trzy typy, tak? Czy jeszcze jest coś innego? Informację, otrzymać informację, przekazać informację. Czyli cztery typy. Cztery. Okej. Ale wydaje mi się, że oprócz tego, że do kogo kieruję i czego potrzebuję, tam jeszcze coś było, jeszcze jeden element, ale nie zdążyłem zapisać. Czy dostałeś tego, czego potrzebowałeś? Okay. Tam jest więcej. Wypowiadają się osoby wyłącznie te, które zostały zaproszone. Okej, okay, ale to chodzi mi o ten moment zgłaszania tych napięć, czyli ja w tym napięciu piszę 2-3 słowa, do kogo kieruję i czego potrzebuję, to wszystko? Tak. Okay, nawet nie piszesz tego, bo piszesz tylko te 2-3 słowa, max, może 4, to czasami ktoś potrzebuje 4 napisać, nie więcej. I gdy na przykład moderator mówi, słuchajcie, kto chętny, to uważa, że jego punkt jest turbopilny i należy się na pewno dzisiaj nim zająć, no to jedna osoba zgłasza i mówi, ja wybieram ze swoich napięć to, bo jest na liście, kieruję to do Radka z roli opiekun koła na przykład. Czego potrzebuje twojej reakcji. Okay. I wtedy opowiada. Ma to sens. Dobrze. Ja to mniej więcej czuję, także po prostu jeżeli ktoś z widowni ma jakieś pytanie do tej sekcji, to zadawajcie, bo ja trochę tego doświadczyłem, więc mniej więcej widzę, że tutaj Ewa i Andrzej już piszą. A masz zdefiniowane krytyczne wskaźniki firmy? Czy tym się dzielicie? Jak to robicie? Działamy bardzo transparentnie, czyli finanse spółki są jawne wewnątrz, poza wynagrodzeniami je mamy jako zebrane, natomiast każdy zespół wie, jaki ma przychód, jakie koszty zewnętrzne, jakie jest suma kosztów wynagrodzeń, jakie są pozostałe koszty wydziałowe oraz koszty działów wspierających, bo też takie są. I te dane są jawne. Jeśli chodzi o wskaźniki, nie wiem, co dokładnie masz na myśli krytyczne wskaźniki firmy. Być może to jest na przykład EBITDA, która może być ujemna i patrzymy na nią już tak. Aha, tak to wygląda. I tak, tymi się dzielimy. Bez zawahania, bo jak ludzie mają podejmować decyzje, jeżeli nie mają pełnej kompletu danych? Mogą błędne decyzje podejmować. I dzielimy się tymi informacjami, które są istotne do podejmowania decyzji, czyli nie wszystkimi, bo by było tego po prostu za dużo. Ile osób przyszło na godzinę 8 do pracy? No okej, okay, ale co to zmienia? Sprawy są realizowane. Taki wskaźnik nie wchodzi, tak? I nie wiem, czy odpowiedziałem.
To Andrzej, jak to robicie? Na spotkaniach raz tygodnie, raz w miesiącu mamy spotkanie przed całą organizacją, gdzie dzielimy się stanem spółki i nie robi to nikt z zarządu w tej chwili, tylko już osoby, które chcą o tym opowiedzieć. Są to HR-y, są tam liderzy poszczególnych obszarów, jest też administracja, jest też kontrolnik finansowy. Okej, okay, super. Andrzeju, jeżeli to nie wyczerpuje, to dopytaj proszę, a w międzyczasie Ewa zapytała, że postawy współpraca versus konkurowanie, są osoby, które dobrze czują się w rywalizacji. Czy takie osoby u Was są? Jeżeli tak, co pomaga im w zespole? Tak. Myślę, że są. Myślę, że ja też czasami lubię pokonkurować, to jest okej. Natomiast ja już zdarzyłem się wiele razy z taką rzeczą, że więcej korzyści widziałem we współpracy. Mówiąc więcej korzyści, dużo więcej przynosi to pozytywnych rezultatów. W postaci, nie wiem, nie bycia samym, bo jeżeli rywalizuję, to najczęściej robię to sam. Mówiąc nie sam, mam na myśli mnie bądź mój zespół, bo konkuruję z innym zespołem. I wyobraźmy sobie, że to jest ten jeden na jeden, który używamy w tym spotkaniu, że ja, Ewa, z Tobą o coś konkuruję, o zdobycie jak najwięcej ilości klientów i to, kto będzie więcej klientów, ten idzie na Bahama. No i ja jadę na urlop i nie przekażę Tobie swoich leadów, bo wtedy Ty wygrasz. Więc nie chcę tego. Ty jedziesz na urlop, nie przekażesz mi swoich leadów, a gdybyśmy współpracowali ze sobą w dziale sprzedaży, powiedzmy, każdy z nas, słuchaj, Ewa, ja dzisiaj jadę do lekarza, mam spotkanie z klientem, zaopiekuję się nim. I to jest ta różnica pomiędzy współpracą a rywalizacją. No, mi dużo lepiej jest we współpracy, bo co dwie głowy, to raz nie jedna i dwie głowy myślą dużo więcej pomysłów niż ja sam. No jest synergia, nie? Tak. Co im pomaga w zespole? Chyba dostrzeżenie tych różnic, że lepiej się współpracuje, kiedy się współpracuje, niż rywalizuje. I krótkoterminowo daję sobie sprawę z tego, że może to przynieść mega korzyści. Krótkoterminowo. Natomiast długoterminowo to jest dla mnie dysfunkcyjne. Mhm. Tu jeszcze Ewa pogłębiła to pytanie. Jest bardzo podobne, tylko bardziej pyta, co im pomaga odnajdować się w środowisku nastawionym na współpracę. Czy tak bardziej ogólnie mam wrażenie? Wiesz co, myślę, że zobaczenie, jak to jest, na początku pewnie pobycie z boku i zobaczenie, jak to jest współpracować. I zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych osób może być to na tyle niewygodne, że nie chcą tu być. Oni są od szkoły czy od przedszkola przyzwyczajeni do rywalizacji, lepsza średnia i tak dalej, czerwony pasek, potem na studiach, potem w pracy, wyścig szczurów. I nagle się pojawia organizacja, gdzie stawiamy na synergię, na współpracę. I to po prostu może być turbo trudne i mogą się po prostu nie odnaleźć. Mm-hmm. Okej, to może wróćmy do tej prezentacji, bo zostało 10 minut, 11. Czyli mamy tutaj tę kwestię napięć. Oczywiście zadawajcie pytania, komentarze jak najbardziej. Mamy tą kwestię napięć i dalej idąc z tymi napięciami, Co mi pomogło? Poczekaj, bo są pytania. Wolę pytania niż tą twoją prezentację. Sorry. Co tobie pomogło? Dajesz. Co tobie pomogło? Wiesz co, ja jestem takim typem, który wszystko sam robi. Tak byłem od początku nauczony, że muszę sobie sam poradzić w życiu. I to mega utrudnia, bo to jest
turbociężar bycia samemu na koniec dnia. Człowiek to czuje w barkach, w napięciu, w całym ciele, że wiesz, nie możesz na nikim polegać, bo nie chcesz, bo to mój wybór. To, co mi pomogło, no to zobaczenie, ile daje mi współpraca. Najbardziej tego to poczułem przy realizacji projektów Priorytety dla organizacji, gdzie do projektu zostały zaproszone osoby z różnych struktur w organizacji, bardzo blisko klienta, biznesu i z wyższego pułapu też liderzy, koordynatorzy, cała taka przestrzeń, tak jakbyśmy torta ukroili, po prostu różne warstwy organizacji. I to, co tam zobaczyłem, to, że nie zawsze mam rację, to, że pomysły moje są wzbogacane ich pomysłami, to, że ich pomysły są wzbogacane moimi pomysłami i produkt, który wymyśleliśmy, bardzo mocno żyje w organizacji, bardzo, oni są w tym, bo to jest ich, a nie tylko moje. I to mi pomogło zrozumieć, że rywalizacja i bycie samemu to jest nic wspierającego, tam nie ma nic ciekawego. Oczywiście świetnie to jest uczucie, że możesz na sobie polegać, że można piątkę przybić, to ja już to wiem. To, co mi pomogło, to zobaczenie, ile pięknych rzeczy się wydarza, gdy mogę polegać na innych. I wtedy dużo puszcza człowieka, że nie czujesz tej odpowiedzialności na sobie. Już mówię takiego z poziomu lidera. Puszcza też poczucie osamotnienia, które było. Jacek Santorski też chyba opowiada o czymś takim jak samotność lidera. No myślę, że współpracując, dzielę się swoim doświadczeniem, swoimi perspektywami i czerpię z ich. No i tam po prostu ten tort jest dużo, dużo pyszniejszy dzięki temu. I nie wiem, Ewa, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Innymi słowy można powiedzieć, że zobaczyłeś te efekty i one się przekonały, tak? Tą synergię. Bo no, ani żaden kurs, Ewa, ani żadne szkolenie, warsztaty nie wygrają z doświadczeniem, które nabywamy tu i teraz, gdy dotykamy czegoś. Możemy oglądać filmiki na YouTubie, jak pomalować ścianę, ale nie pomalujemy sami, nie popełnimy sami tych błędów, nie dotkniemy tego bałka, pędzla, nie wylejemy tej farby, nie pochlapiemy podłogi, to nie nabędziemy tego doświadczenia. Jasne. No, a mówiłeś, że to było jakieś takie spotkanie zespołów czy całej firmy i co, tam był taki rzucony projekt, czy pomysł, czy produkt do unowocześnienia i ty wtedy jak gdyby zrobiłeś krok wstecz i powiedziałeś, że teraz jest przestrzeń, żeby dawać, nie wiem, jakiś feedback, czy o co chodziło? Wiesz co, raczej staliśmy się zespołem, mega partnerskim zespołem. Ja po prostu... Jak myślę o tym, co zrobiłem, to wiesz, ja jestem wizjonerem, mam taki talent, czy raczej połączenie wizjonera i naprawiacza. Ja mogę powiedzieć, zdefiniować, jaka będzie podgoda, gdy będę podróżował samochodem za jakiś czas. Jak będzie słońce świeciło, jak będą łąki wyglądały, gdy będę podróżował samochodem. Natomiast ciężko mi się zejść do poziomu, a jakie opony wziąć? A jaka będzie nawierzchnia? Czy to będzie szut, czy asfaltówka, amortyzatory? Ja nie jestem osobą, która sprawdza olej silnikowy, czy jest, prawda? I ja mogę narysować tą drogę, wizję, natomiast bez tego ja nigdzie się nie wybiorę. I my jesteśmy właśnie takim zespołem kompletnym w tym obszarze. Tam nie ma lidera. Owszem, ja jestem inicjatorem. W mojej roli opiekuna koła jest określenie priorytetów, ale to nie oznacza, że robię to samo.
Tak, tylko że to pytanie wcześniej było, co tobie pomogło i opowiedziałeś o takim, jak gdyby, ja tak zrozumiałem, że było jakieś takie duże spotkanie, na którym ty wtedy zobaczyłeś tą mega wartość wynikającą z synergii. Czy to było bardziej takim procesem, że ty po jakimś czasie zobaczyłeś, jak to wszystko się dodaje, że ktoś oleju silnikowym i tak dalej. To jest bardzo długi proces, wiesz, jak się 47 czy 8 lat żyje w przekonaniu, że wszystko samemu trzeba ogarnąć, to nie da rady z dnia na dzień, nie dzisiaj, będę tylko się pracował, nie, to jest kupa nawyków, przekonań, schematów myślowych, które trzeba non-stop zoom out robić, co ja teraz robię, coś tu się dzieje i w ogóle nie myśleć o tym, co ja powiedziałem, kto coś powiedział, tylko tak jakbyś zoom out zrobił kamerą, najlepiej czarno-białą, niemą, nie, dla niemych film i spojrzał na to sytuację, co tu się dzieje, co ja widzę. Okej. Okay. Czyli bardziej to było tak, że ty zobaczyłeś to w trakcie, wcześniej był ten akt, nie wiem, zaufania, po prostu oddania tej kierownicy, żeby była przestrzeń na samoorganizację i w trakcie zobaczyłeś, że rywalizacja okej, okay, ale jednak współpraca jest lepsza, nie? Więcej efektów daje. Można tak to powiedzieć, już nie wchodząc głębiej. No tak, bo ty bardziej, że zaraz kończymy. A został jeden slajd. Dajesz. Go pokazuję. Tak, czyli napięcia. Moderator po zgłoszeniu pyta na forum, pierwsza rzecz, to pyta na forum o reakcję oraz komentarze i to reakcja ma być wyłącznie na napięcie, a nie na reakcję innych, czyli żebyśmy się też nie zapytali w tych wypowiedziach. No i druga rzecz, pyta osobę zgłaszającą napięcie, czy na końcu wypowiedzi dostała to, czego szukała. Czy coś jeszcze? To, czego jest? Potrzebowała. Okej, okay. Czy... Czy dostałeś to, czego potrzebowałeś? O. Tak, Celina, to jest wieloletni proces. Jak ja słyszę, że ktoś mówi, w pół roku wprowadzę turkus, i jasne, oczywiście inaczej jest przy nowej firmie, a inaczej przy takiej jak ta, która ma 18 lat, 18,5 roku, zaraz będzie 19, już jest pełnoletnia, po dowód mógłbym pójść, no to jest praca na 2-3 lata w samej transformacji. No to są procesy, a jeszcze jest kwestia mentalnych modeli, tak, jak ludzie myślą, zachowują się, te nawyki, o których mówiliśmy. No oczywiście, że tak, Ewa, kolokracja pełną parą, współpracuje z nami Ewa Bocian, Ewa, pozdrawiam cię serdecznie, to jest po prostu galaktyka wiedzy, jeżeli chodzi o te obszary, pracuje na zupełnie innych poziomach, robi nam takie rzeczy, które w głowie się sobie nie wyobrażaliśmy, dzięki niej czujemy, że chcemy i czujemy, że warto. Bywa ta współpraca mega kolorowa, bywa szaro i pochmurnie, ale też i tęczowo. No Ewa, dziękuję ci bardzo. Nawet chyba byliśmy kiedyś u Ewy na wspólnych warsztatach z kolokracji, dawno, dawno temu. No to, czyli rozumiem, że to jest pewna podróż, tak? Że to nie jest tak, żeby 8 lat i koniec, tylko to jest cały czas zmiana, transformacja osi. I to nie tylko, wiesz, w pracy, bo to rzutuje mega na osobiste życie, wiesz, dostrzegasz schematy swoje myślowe, które masz w ciągu dnia, w życiu prywatnym, że coraz jaśniej komunikujesz do otoczenia i też masz oczekiwania do otoczenia, żeby do ciebie jasno mówiło, typu byłem na festiwalu empatii, Jacek, pozdrawiam cię w Warszawie w zeszłym roku, czy w tym zeszłym, jako też prelegent. I jedna z uczestniczek rzuciła hasło zimno. Mówiła zimno. I druga z uczestniczek podeszła, zamknęła okno. Niby wszystko okej. Okay. Tylko czy ktoś się o to prosił? Co się okazało, słuchajcie, wzięliśmy to na tapetę od razu, bo to schemat taki mega, rzucasz temat i ktoś ci podejmie. Okazało jej się, że tej dziewczynie, której było zimno, było całkiem przyjemnie w tym. To ona po prostu powiedziała zimno mi,
Ale nikt się nie dopytał, czy ci zimno i czy źle z tym, czy ci zimno i dobrze z tym. Też nie spytała, nikt nie spytał, czy czegoś w związku z tym potrzebujesz. Tylko rozwiązano problem, który nie istniał. I teraz zwróćcie uwagę, jak często w pracy u was to się dzieje. Ktoś rzuca temat, komputer mi wolno chodzi. Tak, to ktoś mu coś dzieje. Dokładnie. No i co w związku z tym, że ci wolno chodzi? Nic po prostu, wolno mi chodzi, ale pracuję luz. Będziemy kończyć, bo już jest 10:30. To jeszcze checkout. Checkout. O nie, zrobiłem checkoutu w prezentacji. No, to teraz będziesz musiał dorobić, Łukasz. Słuchajcie, do słuchaczy prośba o 2-3 słowa, z jakimi emocjami kończycie to spotkanie w komentarzu. Emocjami, spostrzeżeniami, jak tobie po prostu jest na serduchu. Czyli checkout jest tym samym, co początek. Albo można też zadać pytanie, co ci się podobało, co możemy robić następnym razem lepiej, czego było za dużo, czego za mało, czego ci zabrakło. Można też tak zrobić. Więc moi drodzy, chociaż 2 słowa, to sobie przybiję 5 wieczorem. To ktokolwiek może napisać 2 słowa, Radek sobie przybije 5, a jeżeli nie, no to cóż, to ja ci przybiję 5. O, z czym kończysz? W poniedziałek działam, tak. Dzięki, podobało mi się jak zawsze autentyczność. No i super. A ty, Łukasz, z czym kończysz? A ja kończę z wdzięcznością i biorę się za obrabianie tych materiałów, bo w trakcie naszego spotkania powstało kilka materiałów, między innymi screeny, miałeś różne miny, ale chodziło mi o pewną taki look and feel tego, co się dzieje. O, super, było w punkt, dzięki. Dzięki, tak, konstruktywnie, nasycone, pomocne i pełno miłości. Super. Także ja jestem bardzo tutaj ubogacony naszym spotkaniem dzisiaj. Także ja tobie dziękuję i wszystkim widzom również. Czy jeszcze chciałbyś coś powiedzieć? W takim razie będziemy kończyć. No ja też checkout. Ja kończę z satysfakcją, z radością, z kilkoma refleksjami. Więc tak, mam kilka powodów dodatkowych, żeby wieczorem sobie piątkę przed ustem przybić, jak jest ich zejść. To jak będziesz we Wrocławiu, to możemy fizycznie przybić. A ja wszystkich zapraszam już za miesiąc na kolejne turkusowe śniadanie w drugi piątek miesiąca. Trzymajcie się wszyscy. Na razie. Hej. Okay.